Andrzej Duda zadziwił całą opinię publiczną w Polsce. Prezydent RP zdecydował się na bardzo odważne słowa, które już na zawsze i ostatecznie zdefiniują jego stosunek do polskiego sądownictwa. Czy głowa państwa przesadziła z agresją w swoim wystąpieniu? Andrzej Duda znów zaskoczył swoją bardzo odważną postawą. Prezydent w najnowszym wywiadzie na żywo, który przeprowadzony został na antenie TVP Info, postanowił podzielić się swoimi odczuciami dotyczącymi polskiego wymiaru sądownictwa. Czy tak zdecydowana postawa głowy państwa przełoży się na poparcie polityczne Prawa i Sprawiedliwości, którego prezes nakazał swoim politykom złagodzenie narracji z uwagi na zbliżające się wybory? Andrzej Duda z agresją o sądach w programie prowadzonym na antenie TVP Info przez dziennikarkę Ewę Bugałę. Andrzej Duda zdecydował się zaatakować po raz kolejny polskich sędziów i podsumować ich działania w 2018 roku, mówiąc o zepsuciu polskiego wymiaru sprawiedliwości, zaznaczając, że sędziowie muszą wziąć się w garść, bo decydują o życiu ludzkim. Głowa państwa w bardzo negatywny sposób odniosła się do protestów, które miały miejsce przy okazji zmian w polskim prawodawstwie i powiedziała, że przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości nie powinni obnosić się poglądami politycznymi. Sędziowie swoim zachowaniem budują opinię wymiaru sprawiedliwości. Polskie środowiska sędziowskie są zepsute, oświadczył w szokujący sposób najważniejszy polityk w państwie. Ponadto, prezydent wskazał, że reforma, która latem tego roku wzbudziła wielkie kontrowersje wśród opozycji i europejskich polityków, była potrzebna, pomimo tego, że mogła kłócić się z wydźwiękiem konstytucji. Środowiska sędziowskie mają swoje wpływy w różnych miejscach, mają swoich rzeczników w Europie, środowiska lewicowe, i są problemy. Ale my spokojnie robimy swoje, mówił Duda. Duda wbrew Kaczyńskiemu nie przebiera w słowach. Taka narracja prowadzona przez wywodzącego się z Prawa i Sprawiedliwości prezydenta może jednak nie podobać się prezesowi partii rządzącego, Jarosławowi Kaczyńskiemu. Lider obozu władzy jakiś czas temu zakazał swoim politykom używania kontrowersyjnych stwierdzeń i komentarzy z uwagi na zbliżające się wybory w 2019 roku. Prezesowi PiS zależy na tym do tego stopnia, że usuwa z pierwszego planu najbardziej kontrowersyjnych polityków TJ. Krystyna Pawłowicz, która oświadczyła niedawno, że kończy z polityką. W kuluarach politycznych mówi się jednak, że to tylko zimna przedwyborcza taktyka.